Och, skarbie, muszę wyjechać. Ale zostanie z tobą nowa opiekunka. To dobra niania. Jest bardzo urocza, dobra i troskliwa. Przyniosła dziewczynce różowy balonik. A to kto? O, to zła niania. Głupi balon. Przebiła różowy balonik. Ojej. Jak te nianie poradzą sobie z opieką nad dziewczynką? Zobaczmy. Nie. Nianiu! Co? Co się stało? Boję się potworów. To śmieszne. Potwory są dobre. Nianiu, przeczytaj mi bajkę. Bajkę? Nie, nie, nie. Mam lepszą książkę. Zobaczysz, to bardzo ciekawa książka. O straszydłach. No, dobrze. Okej. Dawno, dawno temu... Ojej, ta bajka jest zbyt straszna dla niej. Bajki na dobranoc mają być uspokajające, a nie przerażające. Biedna Eli. I to koniec. Słodkich snów. Teraz Eli nigdy nie zaśnie. Co ty narobiłaś? Okej, kochanie, idź spać i słodkich snów. Wyłączamy światło. Nie, nie, nie idź, nie gaś światła. Tam są potwory. Kochanie, nie ma potworów. Ojej, ona boi się potworów. Butelka? Chyba niania wpadła na pewien pomysł. Ozdobić butelkę i dodać kilka szczegółów. I voilà! Patrzcie, niania stworzyła spray na potwory. To jest spray na potwory. Jeśli zobaczysz potwora, psiknij na niego i zniknie. To pomogło. Dziewczynka już się nie boi. Co za dobra niania. Teraz może iść spać. A niania nawet przeczytała jej bajkę. A, cudownie. Wow, zła niania wygląda odlotowo. Nianiu, jestem gotowa, możemy iść. Stop, stop, stop. Co to za ubrania? Nie możesz nigdzie iść tak ubrana. Fuj, co tu zrobić? Nożyczki, oczywiście nożyczki. Dobra, chodź tu, słonko. Ojej, co ta niania robi? Obcięła ubrania dziewczynki. Tak, nieźle. Ale czegoś jeszcze brakuje. Ćwieki? Tak, ćwieki. Chodź, dzieciaku, potrzebujesz trochę kolców. Ale tego dużo. Ona naprawdę lubi ćwieki. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Tak, idealnie. No, nawet nieźle to wygląda. Właściwie to wyglądasz jak zła niania. Ale, ała, uważaj, ćwieki są ostre. Cóż, teraz już trzeba iść. Niania jest podekscytowana. Ale biedna dziewczynka nie jest tak zachwycona. La, 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 la. Dobra, idę do szkoły. Jak wyglądam? Fuj, okropnie. Nie, 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 nie chcę tej czapki. Schowam ją, żeby niania nie widziała. Kazałabym ją założyć. Okej, teraz jestem gotowa. Stop. Słonko, gdzie twoja czapka? Zgubiłaś? Ale uszy ci zmarzną. Zaraz, moja bluza. Jaka dobra niania. Ale co ona robi? Odcina rękaw od swojej bluzy? Co ona kombinuje? No dobrze, zrobię ci nową czapkę. Patrzcie, zawiązała rękaw i czapka gotowa. Bardzo sprytnie. Ale czy spodoba się dziewczynce? Chodź tu. Czapka, którą zrobiłaś, nie jest za ładna. Teraz możesz iść. Przynajmniej dziewczynce będzie ciepło. Ale za to niania marznie. Mała jest głodna i czeka na jedzenie. Ale zła niania rozmawia przez telefon. W ogóle nie obchodzi jej śniadanie dziewczynki. Biedna mała. Ach, chwila. No, co mówiłaś? Ciekawe, co przygotuje. Ach tak, najprostszy posiłek na świecie. Płatki na mleku. O nie, niania przez przypadek złapała butelkę coli, a nie mleka. Nalewa Coca-Colę prosto do pudełka z płatkami. Masz, jedz. Ale to jest z kolą. No cóż, spróbuję. No i jak? Hej, to jest nawet dobre. Fajnie. Z
Zrobiłam ci śniadanie. Co to? Owoce? Kaszka? Fu! Nie, nie, chcę frytki i Coca-Colę. O nie, fast food jest bardzo niezdrowy. Ojej, Niania ma problem. No i co? Ale jest pyszny, chcę to! Ale Niania ma pomysł. Co ona wymyśliła? Wylewa Coca-Colę z butelki i wlewa sok z winogron zamiast niej. Sprytnie, wygląda zupełnie jak cola. A teraz frytki. Kroi jabłko w słupki, żeby wyglądało jak frytki. Genialnie! Ale zdrowe, niezdrowo wyglądające jedzenie! Czy się uda? Moja droga, przygotowałam dla ciebie coś specjalnego. Ciekawe, czy dziewczynka przejrzy ten trik. Patrzcie, smakuje jej! Dobra robota, Nianiu. Dziewczynka je zdrowe jedzenie. Świetny pomysł! Ojej, ale dziura. Sweter do wyrzutki. Szkoda. Nianiu, Nianiu! Co? Boli mnie ząb. Zobacz. O mój Boże. Chuj, nie wiem co robić. Zaraz, nić. Wiem. Chwileczka. Czy to to, o czym myślę? Ojej, tak. Niania zawiązała nitkę wokół zęba dziewczynki. Chcę go wyciągnąć. Jesteś gotowa? Nie, nie, nie. Tak, nożyczki. Uff, dziewczynka przecięła nitkę w samą porę. Udało się? Gdzie ząb? Co? Nie ma zęba? Bez sensu. Kiepsko. Okej, poddaję się. Nie wiem, jak mam ci pomóc. Zaraz, zaraz. Herbata? No tak. Przyłóż torebkę herbaty do zęba. No i? Pomogło. Czuję się już o wiele lepiej. Dobra robota. Tym razem miałaś szczęście. Pycha, pycha, czekolada. Spróbujmy. Ała, moje zęby. Dziewczynkę boli ząb. Co? Co się dzieje? Ojej, Eli. Ojej, Eli, co się stało? Boli cię ząb? Spokojnie, wiem co robić. Halo, to nagła sprawa. Niania szybko zadzwoniła do dentysty. A oto i on. Co dolega? Ból zęba? Nie martw się dziewczynko, naprawię go. Okej, tylko się nie ruszaj. Strasznie to wygląda. Nie, odejdź! Ojej, co ja mogę zrobić? Dziewczynka bardzo boi się dentysty. O, rękawiczki. Dobra, już wiem. Co ona robi? A no tak, robi zabawkę z rękawiczki. Wow, jaka fajna zabawka. Eli, zobacz co ja mam. Ma na imię Happy. Cześć Happy, jesteś słodki. Dziewczynka już się nie boi i dentysta może wyleczyć jej zęba. Dobra robota, Nianiu, miałaś świetny pomysł. No, 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 tak. Niania świetnie się bawi. Ale ostrożnie. Niedobrze. Nianiu, jesteś w tarapatach. Co ty zrobiłaś? Czy ty widziałaś, ile to kosztowało? $3000. Nie mam tyle pieniędzy. Okej, myśl. Taśma, świetnie. Nie martw się. Jeszcze chwila i waza będzie jak nowa. Dziewczynka czeka, aż Niania naprawi wazę. Czeka z niepokojem. Gotowa? Proszę bardzo. Co? Słabo mi. O nie, dziewczynka zemdlała. Nianiu, to twoja wina. Co ty sobie myślałaś? Ona coś pisze. Antyczna wiktoriańska waza potłuczona przez Eli? Naprawdę? Ojej, biedactwo. Nianiu, powinnaś się wstydzić. Dziewczynka bawi się swoim zestawem VR. Tak się w to wciągnęła, że nie zwraca uwagi na swoje otoczenie. Dobrze, że Niania wie, jak sobie z tym poradzić. Patrzcie, używa rękawicy baseballowej, żeby wszystko złapać. Niezły chwyt. Uff, ale to męczące. O nie, uważaj, drogi wazon spada. Nie.
czy jej się uda? Tak, udało jej się. Złapała go. Folia bąbelkowa? Chyba wiem. Wow, niezła robota, Nianiu. Wszystko jest owinięte folią bąbelkową. Teraz relaks. O nie, ramka! Nieważne. I tak się nie potłuczę. Brawo, Nianiu. Eli, co się stało? Wygląda na bardzo smutną. Tak, tak. Na pewno będę. O, Eli dostała jedynkę ze sprawdzianu. Boi się, że niania będzie na nią zła. Okej, tak. Chwileczkę. Potrzebny mi długopis. Zapiszę to. Nieźle, tylko kawałek papieru. Eli, masz coś? Jest. Daj mi to. No, dalej. Ojej, czy Eli będzie miała kłopoty z powodu testu? Ale zaraz. Niania szukała tylko kartki papieru, na której mogłaby pisać. Lista zakupów. Wyniki testu w ogóle jej nie obchodzą. Okej. Pa, kocham cię. Eli może się odprężyć. Tej niani nie obchodzi twoje życie szkolne. To wszystko? No dobrze. Dziewczynka gra w grę, podczas gdy niania sprząta dom. La 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 la. Co? Jedynka? Co to ma być? O, ktoś ma kłopoty. Eli, czy możesz mi wyjaśnić, jak to się stało? O nie, chodź tu. Idziemy się uczyć. Dziewczynka dostała złą ocenę i teraz niania każe jej się uczyć, ale nauka jest zbyt nudna. Eli już szuka przekąsek. Żadnych żejków, musisz się skupić. Proszę, powiedziałam nie. Chociaż jeden żelek. Czyż ona nie jest urocza? O, wiem, co robić. Okej, zróbmy to. Niania coś wymyśliła. Zobaczcie, wkłada żelki między strony. Teraz dziewczynka będzie miała motywację do wykonywania ćwiczeń, żeby móc zjeść żelki. Sprytnie. Dobra robota, Nianiu. Świetny pomysł. W porządku. Proszę bardzo. Możesz zjeść żelka, gdy dotrzesz do właściwej strony. Teraz pracuj. Hurra! Ale zabawa! Niam! Patrzcie. Teraz Eli na pewno będzie odrabiać lekcje. Niania ogląda swój ulubiony serial w telewizji, ale Eli chce urządzić z nią tea party. Proszę. Odejdź, oglądam telewizję. Zobaczcie, Eli przygotowała dla nich tea party, ale niania nie chce przegapić serialu. Co zrobią? Spójrzcie, niania do kogoś dzwoni. Zaprasza przyjaciół, z którymi Eli może się bawić. Się samemu bawić. O, dzwonek do drzwi, już są. Poczekaj chwilę. Czy jakieś dzieci przyszły pobawić się z Eli? Cześć, wejdźcie. O, czy to są goście na tea party? Cześć. Usiądźcie, proszę. Eli jest naprawdę podekscytowana. Jaki dobry dzień. Mogę oglądać, co chcę i nikt nie będzie mi przeszkadzał. Doskonale. Co tam u was słychać? Wow, wygląda to na świetne tea party. Eli jest taka szczęśliwa. Dobra robota, Nianiu. Dobra robota. Niania gotuje jedzenie. Jest bardzo zajęta. Wszystko się gotuje. Nianiu, pobaw się ze mną. Zróbmy sobie tea party. Ojej, nie teraz. Przepraszam, gotuję. Ojej, była bardzo smutna. Niani pęka serce, gdy widzi ją tak samotną. Biedna Eli. Ale niania naprawdę nie może się teraz bawić. A potrzebny jej przyjaciel. Zaraz, pizza? Szybka dostawa? O, wiem. Zadzwońmy. Czy ona zamawia pizzę, żeby nie musieć gotować lunchu? Wow, ale szybko. Proszę, pani pizza. Pizza niepotrzebna mi. Co? Co? Hej, a umówisz się ze mną? Jesteś idealny do tej sukienki. Co? Nie! La 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 la. Hej, słonko, lunch będzie wkrótce gotowy. Patrzcie, wygląda na to, że dostawca pizzy jest na tea party z Eli. Brawo, Nianiu. Dziewczynka chce zagrać w grę. Niania właśnie weszła do pokoju. Fuj, co tu tak źle pachnie?
O, fuj, Eli, to ty! Dziewczyno, śmierdzisz. Idź wziąć prysznic. Teraz. Nie, daj mi spokój! Ej, co ty robisz? Ach. Niania jest wściekła. Jak zmusi ją do wzięcia prysznica? Kiedy niania się złości, zaczyna dużo jeść. To pomaga jej się uspokoić. Fuj, czy to cebula? Zaraz, no tak, cebula. Co ona zrobi z cebulą? Patrzcie, przecina cebulę na pół i... Ojej, nie rób tego. Fuj, niania wtarła sobie cebulę pod pachy. To musi strasznie śmierdzieć. Nadal grasz? Niania podniosła ręce, by dziewczyna poczuła nieprzyjemny zapach. Fuj, co to za zapach? Coś nie tak? Jak mówiłaś, branie prysznica jest głupie. Fuj, czy ja też tak śmierdzę? Tak. Dziewczynka nie chce pachnieć jak niania, więc postanowiła w końcu wziąć prysznic. Twój paskudny plan zadziałał, Nianiu, ale nie zapomnij sama wziąć prysznica. Pachniesz jak cebula. Dobra, niania sprząta dom. A, pachnie tak pięknie. Ale zaraz, co to? Fuj, coś naprawdę śmierdzi. Ale co? O nie, to Eli. O mój Boże, Eli, musisz wziąć prysznic i to szybko. Nie przeszkadzaj mi, gram na telefonie. Niania próbuje namówić dziewczynkę do umycia się. Nie może jej jednak odciągnąć od telefonu. Co ona zrobi? He? Ojej, ten pies wygląda jak lampa. Zabawne. Ale czekaj, to właśnie dało niani wspaniały pomysł. Wow, założyła ochronę na głowę dziewczynki, żeby mogła spokojnie grać na telefonie. A niania myje jej włosy. Dobra robota, Nianiu. O, Eli śpi. Ale co to? To niania. Słucha muzyki i nie wie, jak głośno się zachowuje odkurzając. A czy ona nie widzi, że Eli śpi? Ojej, co za chaos. Nianiu, przestań! Mój Boże! Ale niania jej nie słyszy, więc Eli odłączyła odkurzacz. Co? O! Daj mi spać! Oj, przepraszam, Eli. Już wychodzę. Nie złość się na mnie. Wreszcie niania wychodzi i dziewczynka może dalej spać. Słodkich snów. A, nianiu, czy musiałaś tak mocno trzaskać drzwiami? O Boże, jest dopiero 7 rano? Biedna Eli. Jest wcześnie i niania przyszła do pokoju Eli, żeby posprzątać bałagan. Dobra, muszę być cicho. Eli nadal śpi. A, podłoga skrzypi. Oj! Uważaj, nianiu, żebyś jej nie obudziła. Poduszki? Niania ma pomysł. Wow, świetnie! Zrobiła buty z poduszek. Teraz już będzie na pewno cicho. Dobry pomysł. Tak, skończyłam. Mogę już iść. O nie, zapomniałam wyłączyć budzik. Nie! Obudzi ją! Uff, zdążyłam. Eli śpi jak aniołek. Brawo, świetna z ciebie, niania.